Cześć. Temat widmo. Wspomaganie Forda w BMW. Dawne tematy na forach już są nieaktualne. Ktoś kiedyś słyszał, że ktoś kiedyś to robił. I ogólnie znaleźć informacje na ten temat jest dosyć ciężko, jak taką pompę zamontować i dobrać. A szkoda, ponieważ jest to bardzo tanie rozwiązanie i bezawaryjne w porównaniu do pompy BMW. W silnikach M52 i M50 pokażę, jak zamontować taką pompę również w silniku M50. Jedną drobną modyfikację trzeba zrobić. No i ogólnie chcę Wam pokazać, czym te pompy się różnią, jak dopasować mocowanie. No i na dobrą sprawę tyle, ponieważ jest to, można powiedzieć, banalnie proste dopasowanie tej pompy i montaż jej na aucie. Na początek porównania jednej i drugiej pompy. Nie powiem Wam konkretnie, z jakiego silnika to jest pompa, ale są dwa rodzaje w Escortach. Takie, które mają trzy śruby właśnie od frontu, od przodu, i takie, które ma mocowanie ze śrubami w ten sposób, więc widać na odlewie, na zdjęciu, czy odlew jest taki, czy jest ze śrubami w poprzek. Chyba i w dieslach, i w benzynach wychodziły takie pompy, tego już dokładnie nie wiem, bo aż tak to nie sprawdzałem i zawsze jak już potrzebuję, to zamawiam je na czuja. Jak widać, mocowanie tutaj, te trzy śruby, jest takie samo w BMW i takie samo w Fordzie. Tak samo kółko, koło pasowe, też ma dokładnie takie samo mocowanie, te trzy śruby i tą samą średnicę otworu tutaj centrującego, więc kółko przekładacie z pompy BMW do tej. Przewody zasilające, otwory na przewody zasilające, tutaj jest z lewej strony, w BMW jak widać jest z lewej strony, postaram się lepiej ostrość złapać. Ok. Tutaj jest z lewej strony, prawa strona jest zaślepiona. To jest zasilanie do przekładni, przewód ciśnieniowy. Dla zastosowania moich przewodów potrzebowałem zmienić sobie to na drugą stronę, ponieważ Escort ma na tyle fajnie, że ma tutaj na przelot, więc z jednej strony jest zaślepka, z drugiej strony jest zasilanie. Można to zamienić jedną z drugą stroną. Akurat takie przewody wspomagania miałem, że musiałem zastosować tą stronę, ale ogólnie jest dokładnie na tej samej wysokości. Więc będzie to pasowało Wam, jeżeli macie fabryczne przewody wspomagania, to powinno pasować bez problemu. Zasilanie ze zbiornika tutaj w BMW był króciec, taki 90 stopni. Ten jest troszeczkę inny, ma większą średnicę tutaj, ale i tak wystarczy zamontować przewód na przykład silikonowy i to będzie sobie bez problemu pasowało. Polecam Wam ten przewód z zbiornika do pompy zamontować nowy, ponieważ one bardzo często są w kiepskim stanie. No i jeżeli chodzi o front, o mocowanie z przodu, to jest oryginalna blaszka, która jest tutaj w pompie BMW i ona pasuje do pompy Escort bez problemu. Problem się zaczyna z drugiej strony, ponieważ tutaj w BMW mamy tak samo trzy śruby, ale z kolei w Escorcie mamy dwie śruby, nie ma tej. I jak na złość BMW zrobiło w ten sposób mocowanie, że ono jest w o tak. Więc chcąc zastosować to mocowanie tutaj, nie mamy podparcia z tyłu. Raczej nie polecam montować długiej szpilki na przestrzał, ponieważ nie wiem, czy to widać, ale otwór jest troszeczkę poniżej korpusu, więc tutaj śruba nie przejdzie. I no, mówiłem, że to jest banalnie proste, ale wymaga jednej operacji, do której potrzebujecie albo spawarkę, albo kogoś ze spawarką, albo trochę swojej inwencji, ponieważ nie do końca trzeba to spawać. Mianowicie tą blaszkę trzeba po prostu przeciąć i przedłużyć ją tutaj. W BMW jest to tak, w ten sposób zrobione. Tutaj też może być w ten sposób, tylko że no, ta blaszka, to tylne mocowanie, powinno być przykręcone tutaj. Więc zabieram się za przecięcie tego, pospawanie z kawałkiem blaszki. No i za chwilę będzie gotowe. Właśnie się zorientowałem, że pewna ciekawostka, której wcześniej nie spotkałem przy tej pompie, mianowicie to jest blaszka z M52TU 2.8, a to jest mocowanie z nie TU, czyli jednego vanosa i nie wiedziałem o tym, ale okazuje się, że to też może wydłużyć, ponieważ ten otwór powinien patrzeć w tamten otwór, to ten gwint tutaj powinien być tam, a to jest ewidentnie za krótkie. Więc muszę przeciąć to i to. No ale to jakby nie ma dużej różnicy, czy ja pospawam jedno, czy pospawam drugie. I dobrze jest to przeciąć tutaj i przykręcić na przykład do podstawy filtra, tak żeby widzieć dokładnie, jakie są te odległości.
I mówiąc też, że to jest banalnie proste, no rozumiem, że nie każdy ma spawarkę, ale na przykład można mieć znajomych, którzy mają spawarkę, albo dać komuś to do pospawania za flaszkę. Więc i tak oszczędzamy bardzo dużo na pompie, która jest niezniszczalna. I warto jest zamontować właśnie taką pompę niż pompę BMW, która wam za chwilę wysiądzie z powrotem. No dobra, mocowanie przycięte, przygotowane do tego, żeby dopasować materiał i pospawać to ze sobą. W momencie, kiedy macie tą tylną blaszkę, to tylne mocowanie M52, nie TU, to tej przerwy tutaj nie powinno być. To powinno się zgadzać, tylko ta przerwa powinna tutaj być. No ale cóż, i tak to przerabiam, więc czy dospałem jedną blaszkę, czy dwie, to nie ma dużego znaczenia. Jest to tutaj na środku szpilka z odległością 78 mm, o ile dobrze pamiętam. To jest grubość podstawy filtra. I korzystając właśnie z tego, że o tym mówię, pokażę Wam, jak taką pompę zamontować do silnika M50. Czym to się różni? Różnica przede wszystkim jest taka. Tutaj mamy M52 silnik z podstawą filtra M52 i ta śruba od lewej strony i ma podstawa ma gwint w środku. Ta śruba jest przelotowa. I ta blaszka, którą przed chwilą Wam pokazałem, ma gwint na końcu, więc tutaj przychodzi nam przelotowa śruba. Dlatego dopasowałem sobie na tą grubość szpilkę, żeby zrobić ten dystans grubości właśnie tej podstawy filtra. A M50 z kolei to jest podstawa filtra od M50 z aluminiową klapką. I M50 na tyle się różni, że ma i z jednej, i z drugiej strony gwint. Tutaj nie jest na przelot. Jak widzicie, tutaj nie ma otworu, więc pompa wspomagania M50 różni się właśnie tym, że ta blaszka od przodu jest przykręcona bezpośrednio do podstawy, a nie na mocowanie z tyłu. Ta pompa też jest dużo większa i ona ma mocowanie troszeczkę inne. I przed chwilą sprawdziłem, nawet jeżeli przewierca to nic nie da, ponieważ grubość tej podstawy tutaj w M50 jest większa. Więc jeżeli chcecie zastosować taką pompę od Escorta w silniku M50 z aluminiową klapką, no to albo jakaś rzeźba, albo po prostu wymiana podstawy filtra na M52, czyli na taką z plastikową klapką u góry. Tego typu. No dobra, z racji, że mam to przygotowane, znalazłem jakiś kawałek płaskownika tej grubości dokładnie, więc przetnę go i za chwilę pospawam razem ze sobą. Mocowanie pospawane, poglutane właściwie, ale nie ma dużego znaczenia. Jest spaw z jednej i z drugiej strony. Tutaj fabrycznie jest jeszcze jedno miejsce mocowania tej pompy, mianowicie ten gwint tutaj, taki dodatkowy wsporniczek tutaj jest fabrycznie w BMW. No i można byłoby się pokusić o dorobienie jakiejś dodatkowej blaszki, ale z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że to jest zupełnie niepotrzebne. Te dwie śruby, które tutaj są, to w zupełności wystarcza i pompa na tym działa, nie urywa się i ta blaszka tutaj raczej nie jest potrzebna. No chyba, że ją macie, no to możecie ją od razu zamontować. Voilà. Pompa zamontowana, mocowanie pasuje. Za chwilę je sobie zdemontuję, żeby pomalować antykorozyjnie. Chociaż tak jak wcześniej widzieliście, tutaj jest wszędzie dużo oleju naokoło, więc to się konserwuje i nie trzeba tych rzeczy aż tak zabezpieczać antykorozyjnie. W każdym razie wszystkie pozostałe elementy, czyli podpięcie przewodu wysokiego ciśnienia do przekładni i podpięcie powrotu, no to tu już żadnej filozofii nie ma. Tak samo odpowietrzenie tego układu. Zabierając się do tego filmu, przypomniałem sobie, że jeżdżę na tej pompie od 2 lat i cała mechanika tego auta została zbudowana około 2 lata temu. I przez te 2 lata nie miałem ani żadnego problemu nie miałem z tą pompą, ale ani razu też nie sprawdzałem poziomu płynu, co pokazuje, jak ta pompa jest wytrzymała i bezobsługowa, plus tania, ponieważ możecie taką pompę za 3-4 dychy wyrwać na złomie, jeżeli się postaracie, jak nie, to za 5 dych chodzi na Allegro, plus koszty wysyłki. No ewentualnie koszt pospawania tego, chyba że sami macie taką możliwość. Widzieliście, że jest to dosyć łatwe. No jest to totalnie bezawaryjne rozwiązanie. Może się zdarzyć tak, że traficie na pompę uszkodzoną, wadliwą, która nie działa, ale mi się to nie zdarzyło, robiłem to kilka razy.
A nawet jeżeli tak się stanie, no to to jest żadna strata, ponieważ te pompy BMW siadają, jak zresztą niektórzy wiedzą, nagminnie i zazwyczaj słychać kompresor, ten dźwięk, który wydaje ta pompa, tutaj jakby kompresor pompował. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak macie jakieś uwagi, to zapraszam i do następnego.